Kochani, ja dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat mrzonki. Będę mówił też o swoim życiu. Ale wiecie, kiedy tak przerabiałem sobie ten temat mrzonki w swoim życiu, pojawiła się we mnie taka definicja, od której chciałbym zacząć, czym w ogóle jest mrzonka w życiu narodzonego z Bożego Ducha człowieka. Jest to fałszywa informacja, powstała w wyniku zakłóconego transferu prawdziwej informacji z naszego ducha do naszej duszy w związku z zaburzeniami naszej duszy, przyjmująca na zewnątrz postać przekonania o swej prawdziwości i pochodzeniu od Jezusa. Powtórzę to jeszcze raz. Tak? Jest to fałszywa informacja, powstała w wyniku zakłóconego transferu prawdziwej informacji z naszego ducha do naszej duszy w związku z zaburzeniami naszej duszy, przyjmująca na zewnątrz postać przekonania o swej prawdziwości i o pochodzeniu od Jezusa. Więc przejdę do swojego życia. Kiedy byłem w okresie przejściowym, jeśli chodzi o życie zawodowe, postanowiłem po swoim nawróceniu, jakiś czas po swoim nawróceniu, odejść z kancelarii, którą otworzyłem. Pojawiło się we mnie coś takiego, że głównym źródłem mojego zawodowego życia będzie budowana sieć rowerów Carrot Bike, których zbuduję 20. To było taki mój główny kierunek. Ja stwierdziłem, że ja teraz z tego będę żył, że to będzie takie podstawowe źródło też mojego utrzymania. Mniej więcej w 11 roku, w 11 miesiącu tego rocznego okresu przyszło do mnie otrzeźwienie. Przyszło do mnie otrzeźwienie i w końcu udało mi się usłyszeć głos Ducha Świętego, który mówił do mnie: chcesz zakopać swój talent. Byłem bardzo zaskoczony w pierwszej chwili, kiedy usłyszałem te słowa. Natomiast postanowiłem się z nimi zgodzić i je zacząłem zgłębiać. Tak? Nagle, wiecie, zbudowałem sobie jakąś koncepcję. Mam jakiś plan. Za chwilę chcę go wdrażać. Natomiast nagle dowiaduję się, że w ogóle chcę zakopać talenty, tak? Muszę od nowa zweryfikować to wszystko, co gdzieś zacząłem sobie planować czy budować. Wiecie, i prawda o mnie, jak zacząłem w tym grzebać, była taka, że moje złe doświadczenie powodowało, że chciałem całkowicie uciec z branży. Natomiast to w ogóle nie z branżą był problem. Problem był ze mną, z moimi deficytami i z moimi lękami. To we mnie był ten problem. Ale coś wam powiem. Jak działa mrzonka? Mrzonka wiara. Jeśli wierzysz, że masz, jeśli jesteś pewien, że masz, czyli wierzysz, jesteś w stanie powołać do życia mrzonkę. Jesteś w stanie ją powołać. Pamiętacie słowo? Możesz siać nad każdą wodą. Naprawdę. Możemy siać nad każdą wodą. Skoro ja uwierzyłem, tak, że ja zbuduję te rowery, to naturalnym skutkiem mojej wiary było to, że rower powstał. Uwierzyłem, byłem pewien, że mam. Więc go mam. Ale wiecie, co było dalej? Zrobiłem rower i kompletnie nie miałem żadnego prowadzenia. Nic. Cisza. I z tej strony podchodzę do Boga. I z tej. I szukam. I tak. I tak. Nic. Boże, nie ma żadnego innego tematu, żadnego innego obszaru, w którym mam taką pustkę. Nic nie słyszę. Nic nie wiem, co mam zrobić. W ogóle w tym czasie w mojej głowie toczyła się pewna walka. Nie miałem pewności, czy to mrzonka, czy nie. Cały czas jakby badałem sobie ten temat, a że postanowiłem, że nie jestem z tych, co się cofają i giną, to postanowiłem, że dopóki nie będę miał pewności, to się nie wycofam. Tak? Czytałem sporo różnych biografii Bożych ludzi. Jedni mieli tak, że jak pojawiał się pomysł, tak, od razu wszystko szło
idealnie, tak? Jak rakieta, jak odrzutowiec, tak? Inni mieli tak, że przez na przykład pierwszy rok kopali się cały czas z trudnościami, tak? Jak pokonali tę trudność, bo wszystko eksplodowało i do przodu. Ja miałem same trudności. Same trudności od początku, tak? Ale w związku z tym, tak jak powiedziałem, tak, że uwierzyłem, że ten rower mam, tak generalnie on powstał. A w związku z tym, że była cisza, zacząłem generować pewne ruchy w ciele. W ciele i jakby szukałem, ale miałem tego świadomość, że tego nie ma. I o czym chcę też powiedzieć. Jest takie spore podobieństwo, bo to jest ważne, mi się wydaje, żeby zobaczyć te rzeczy po Nowym Narodzeniu. W podobieństwie do świata, tak? Prawda, a system ucieczkowy. To jest, wiecie, duża różnica. Ile razy ja słyszałem ludzi, którzy mieszkają w mieście, mieszkają w bloku, pojadą raz na miesiąc na spacer do lasu i mówią, że on to by chciał mieszkać w lesie, tak? Raz na pół roku pojedzie na wieś, na dwa dni, i ja to bym mógł mieszkać na wsi, tak? Pracownik fizyczny, ile razy powie, ja to bym mógł w biurze, ja bym tak w tym biurze pracował, wiecie, tylko to są w ogóle premie. To są bzdury. To jest na zasadzie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. To są systemy ucieczkowe. To w ogóle nie ma nic wspólnego z pragnieniami, z obdarowaniami. To nie to. Bardzo często po naszym nowym narodzeniu, jeśli nie zrobimy z tym porządku, to automatycznie na początku, bo ta dusza cały czas jest zaburzona jak była, będziemy przenosili te mechanizmy, tak? Więc ważne jest, żeby to zobaczyć. Ale co w ogóle daje namierzenie brzonki w swoim życiu? Co to daje? W ogóle wolność daje. Mega wolność to daje. Gdzie poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, tak? Jak ja się upewniłem, że to jest mrzonka, to w ogóle mnie wyswobodziło. Uwolniło mnie. Więc nie bójmy się w ogóle namierzać mrzonek i rozwalać je w naszym życiu. Czy to w ogóle oznacza, że Karol Dwight jest zły? Nie. Karol Dwight w ogóle nie jest zły. Ja uważam, że to w ogóle... Nadal uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast on był mrzonką, jeśli chodzi o główne życie zawodowe czy biznesowe w moim życiu. Tu był mrzonką, tak? Natomiast sam w sobie Karol Bike jest neutralny. I przy tym wszystkim chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tak? Bóg, którego poznałem i z którym jestem zjednoczony, on w ogóle już pracuje ze mną nad rozwiązaniem tej sytuacji. Ja w ogóle jestem tego absolutnie pewien. I jakim rozwiązaniem? Oczywiście, że zwycięskim. I kiedy zdarzy ci się popełnić błąd, kiedy pomylisz się, tak? I albo teraz namierzysz w swoim życiu mrzonkę, nie panikuj, nie bój się. Uwierz w ogóle w to, że Bóg jest ten, który współdziała z tobą we wszystkim ku dobremu, tak? Wyjdziesz z tej sytuacji. Patrz na Jezusa, leć śmiało do przodu, wyjdziesz z tej sytuacji.